rzeczywista liczba ludzi zarażonych jest nikomu nieznana. Mamy od półtora roku wielką epidemię, nikt nie zrobił badania przesiewowego, czyli nie wydał paru milionów złotych, a wydano miliardy, nie wydano paru milionów złotych, żeby wylosować z listy PESEL-u próbę i co trzy tygodnie zbadać po 50 tysięcy losowych ludzi i zaobserwować, jak ta epidemia narasta. Okazało się, że te dane o zakażeniach są nic nie warte, nie mówią o rzeczywistości, w której żyjemy, nic. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak ten test jest wydany, to jest półtora roku temu, początek marca. Zacząłem korzystać z Face'a, z którego nigdy nie korzystałem, znając, że jest to jakiś taki słaby sposób na życie, ale sytuacja była podbramkowa, więc się zacząłem kontaktować z obcymi ludźmi, którzy mają podobne zdanie i błyskawicznie powstała wielka społeczność. Mój profil się zapełnił, w tej chwili jest zablokowany, bo pisze rzeczy, co ja piszę. Ja drukuję tylko dane ministra zdrowia i oni mnie zatrudniają. Piszę o tym, o czym wczoraj na mediach narodowych chyba udzieliłem wywiadu, że w tej chwili mamy 2700 zajętych łóżek szpitalnych, czyli mając tam 380 chyba powiatów w Polsce, średnio na powiat mamy kilka. Rok temu przy tym szaleństwie, gdzie zabito 130 tysięcy ludzi bez COVID-a z powodów ograniczenia dostępności służby zdrowia, mieliśmy dwa razy więcej tych łóżek, ale tutaj wspaniale, że panowie lekarze, doktorzy opowiedzieli o tym, ilu większość była absolutnie zdrowa, mogła się ewentualnie tam zarazić. Mieliśmy wtedy kilkanaście osób hospitalizowanych na powiat, przy dwóch, trzech szpitalach na powiat. Proszę Państwa, to nie jest stan klęski żywiołowej. Te wspomniane grypy absolutnie. Jako spec od liczb przyjąłem właśnie do danych i to jest lekarstwo, moja recepta dla Państwa. Nie wszyscy mamy wykształcenie medyczne, zdobywa się je długimi studiami, potem długą praktyką. Ale tak jak żyjemy, jak siedzimy, mamy wszyscy internet i wystarczy wejść do internetu na stronę Głównego Urzędu Statystycznego i zaobserwować, jak przebiegają linie sezonowe zgonów w Polsce. Polska jest takim krajem, w którym jest 408 średnio tysięcy zgonów, co daje 1250 dziennie. Zimą 1300, latem 1200. To odchylenie nie jest duże, ono plus minus 50, lato, zima. 2-3 lata temu mieliśmy dwa razy po 15 tysięcy przez dwa miesiące zgonów nadmiarowych, to było tak, że tydzień w tydzień, zamiast 8 tysięcy tygodniowo umierać, umierało 10 tysięcy przez parę tysięcy stycznia i lutego. Przez dwa miesiące 14 400 nadwyżki zgonów, bardzo ciężka grypa. Rok później trochę mniej, o połowę mniej w 2018. Czyli mamy ponad 100-200 w szczycie zgonów więcej niż zwykle dziennie. Nadchodzi pierwszy zgon, chyba 12-13 marca. Panie dwie minutki jeszcze, musimy kończyć. Zaczynam zbierać dane o zgonach. Czekamy na te setki. W okolicy połowy kwietnia dotarliśmy do 5 dziennie zgonach na COVID przy 1250. I zaczęliśmy kończyć wiosenną epidemię, by się zbliżały wybory. Więc widzicie Państwo, z czym mamy do czynienia. Jest to opisane. Ja musiałem stworzyć model epidemiologiczny, który niejako od tyłu, na podstawie obrazu katastrofy, odtwarza cały przebieg tej fali epidemiologicznej. Podsumowałem to w maju, dając do druku tą książkę, że był to wiosenny katar. Po prostu jeżeli mamy w obliczu kilkuset zgonów dziennie na różne inne choroby, tego typu 100-200 zgonów, mamy 5 na tą straszną chorobę, która ma zmienić nasze życie, to coś tu się nie zgadza. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze na pewno jest pytanie do Pana, tak? Także oczywiście. Jeszcze to padnie, to pytanie od publiczności. Bardzo dziękujemy. Proszę do Pana prawnika, przygotowanych jest kilka pytań, dlatego będzie Pan na pewno wywoływany tutaj często. I jednak prosimy o krótką wypowiedź wstępną. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Marzejczyk i przyjechałem do Państwa z Olsztyna. Nie ma to w tej chwili oczywiście większego znaczenia. Większe ma to, że reprezentuję Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, ogólnopolskie stowarzyszenie i zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić nasze różnego rodzaju relacje i inicjatywy na Facebooku. Miło mi, że mogę się tutaj znaleźć, tym bardziej, że mamy z prelegentami wiele wspólnego. Między innymi ja też jestem po szkole elektronicznej, skończyłem elektronik olsztyński.
I proszę Państwa, ta szkoła nauczyła mnie pewnej logiki myślenia i analityki, która z kolei później przydała mi się na prawie, bo tam nauczyli mnie krytycznej analizy tekstów prawnych, różnego rodzaju projektów i w ogóle samego toku myślowego w przypadku tworzenia opinii prawnych, pism procesowych itd. Proszę Państwa, oczywiście, gdyby tych prawników było mniej w skali kraju, na pewno trochę łatwiej by nam się żyło, zwłaszcza tych, którzy tworzą aktualne prawo i te, z którymi mamy do czynienia już nie tylko od dwóch, ale od wielu, wielu wcześniej lat, bo tego prawa po pierwsze jest za dużo, a jest ono tak bardzo skomplikowane, że to, wiecie Państwo, działa na takiej zasadzie, że trzeba stworzyć takie prawo, żebyśmy później jako prawnicy mieli co robić z tym, bo wiadomo, że zwykły obywatel się w tym nie połapie. Tak jak w tej chwili jest. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym się też odnieść do tego paracetamolu, który tu został wskazany, bo oprócz tego, że oczywiście aktywnie działam w tym takim okresie no bardzo, bardzo mrocznym dla naszej cywilizacji, bo jest to taki okres pandemiczny. Kontaktuję się także z różnego rodzaju instytucjami medialnymi w Szwecji, między innymi moją siostrę, która pracuje w szpitalu, który swojego czasu był szpitalem covidowym i jej powiedziałem w tym samym momencie, kiedy u nas w telewizji ogłosili, że paracetamol, to ona powiedziała, z jakiej racji? U nas się tego zakazuje. Więc zobaczcie Państwo, z jakim chaosem informacyjnym mamy do czynienia i z kolei jak ten chaos informacyjny gubi nas w tym wszystkim, powoduje panikę i uśmierca ludzi. Poza tym, proszę Państwa, też taka konkluzja z ostatniego czasu, bo w Stowarzyszeniu Głos Wolności zajmuje się, no, można powiedzieć, takim bombardowaniem instytucji w Polsce w wyniku różnego rodzaju ekscesów, takich ekscesów, które polegają na tym, że ogłoszony został jakiś regulamin, na podstawie którego nie wpuszcza się osób niezaszczepionych, czy ewentualnie prowadzący odmawia wpuszczenia na zajęcia osoby niezaszczepionej, maseczki itd. I proszę Państwa, zatworzył mnie jeden komunikat, który został opublikowany i podpisany przez rektora Warszawskiej Uczelni Medycznej. I ten komunikat, proszę Państwa, oprócz tego, że oczywiście nawiązuje do tego, jak wspaniałą rzeczą są szczepionki, jak wspaniałą rzeczą jest aktualna medycyna i jak potrzebne są obostrzenia, bo oczywiście trzeba być odpowiedzialnym i tak dalej, ale proszę Państwa, tenże profesor, niestety nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale na pewno czołowy naukowiec w zakresie medycyny. Tak jest, właśnie, profesor Gaciak, tak. I profesor Gaciak, proszę Państwa, w komunikacie pisze, że niedopuszczalne jest, jakakolwiek krytyka szczepionek na SARS-CoV-2 i zakazuje jej pracownikom i studentom tej uczelni. I teraz odwrócę tego, co pan doktor tutaj mówił. Proszę Państwa, mamy do czynienia z nauką. Ja zawsze do tej pory i przy ślubowaniu doktorskim ślubowałem, że będę dbał i wierzył i służył idei humanizmu i rozwijał naukę. Co oznacza, że nauka sama w sobie nie może być skończona. Jeżeli ktoś na etapie doświadczeń, eksperymentów, badań zakazuje, nie, wróć, stawia tezy kategoryczne i zakazuje dyskutować z tymi tezami, stawiać nowych tez, to po pierwsze, żaden z niego profesor, żaden z niego naukowiec i żaden z niego medyk. Natomiast, proszę Państwa, no oczywiście, prosty obywatel tego nie wie. Prosty obywatel czyta, przyjmuje i opiera się na czym? Na tym rygorze autorytetu, proszę Państwa, który mam. Bo jak Państwo widzicie przed sobą człowieka w garniturze, to myślicie, no tak, to jest ktoś. Jak Państwo widzicie przed imieniem i nazwiskiem tytuły profesor, doktor, habilitowany, czy tam rehabilitowany, no to proszę Państwa, boimy się tego. A tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, cała ta klasa naukowa, którą w tej chwili mamy w Polsce, czy to jest klasa medyczna, czy klasa prawnicza, to w zasadzie, proszę Państwa, to może dam jakąś epidemię, trzeba było ogłosić. Tak jest, brawo, brawo! Będę ciekawo, proszę Państwa, bo nie mi te prawa się należą. Należą się wszystkim Wam i nam, którzy do tej pory mamy jakąś taką odwagę, żeby z tym wszystkim walczyć. Bliżej mikrofon. Tak jest. Proszę Państwa, co do tego wątku, to powiem Państwu, bo Pani doktor przedstawiła artykuły naukowe. Ja chciałem tutaj wtrącić trochę, ale na moje oko te wszystkie tytuły, te zapytania, hipotezy, czy też tezy, które są stawiane w tych artykułach, to wyglądają, proszę Państwa, jako krótko mówiąc, artykuły zamówione. I proszę Państwa, tak właśnie dzieje się dzisiaj w nauce i powiem Państwu, że dzisiaj mi się stawia warunek, kryterium do spełnienia. Muszę opublikować artykuł naukowy, jeden na rok za 40 punktów, a najlepiej za 100 punktów. I teraz proszę Państwa, te czasopisma, które publikują artykuły za 40 punktów, jest ich tam kilka w Polsce,
Czeka się około 1,5 roku, żeby taki artykuł opublikować, trzeba przejść recenzję i tak dalej. Natomiast te wszystkie publikatory za 100 punktów, proszę Państwa, tam jest, tam w zasadzie można opublikować z marszu pod warunkiem, że się zapłaci. I teraz opłata w takim artykule z listy Springera, czy jakichkolwiek innych wydawnictw, oczywiście korporacyjnych wydawnictw, to jest, proszę Państwa, 12 tysięcy złotych. Ale można bardzo prosto to szybko rozegrać. Bierze się 4 osoby i ze tego się rozkłada. Wtedy jest współautorstwo. To trochę jest słabiej widziane, no bo wiadomo, że jeżeli ci współautorzy są z jednego ośrodka akademickiego, to te punkty trochę inaczej są przeliczane. Ale proszę Państwa, dzisiaj można sobie taki artykuł kupić i jest, nie jest ważne, tak jak my w prawie mówimy, kto we Francji czy w Stanach Zjednoczonych chce czytać wiadomości naukowe na temat polskiego prawa administracyjnego czy polskiego prawa cywilnego, kiedy ten system prawa jest w ogóle całkowicie inny. Ale jeżeli się zapłaci, to się wszystko opublikuje. Jeżeli się zapłaci, to się wszystko napisze. Jak się zapłaci, to się zaszczepi. Dziękuję bardzo. Wypowiedzi organizatorów, żeby wprowadzić Państwa w tą naszą pracę, którą dla Was wykonujemy z miłością. Poproszę o wypowiedź radnego Roberta Borkowskiego o tym, jak może wyglądać praca samorządowca i jak powinniście naciskać poprzez udział na sesjach miejskich, Waszych miejscowościach, swoich radnych, którzy pobierają znaczące środki finansowe za to, żeby Wam służyć. Jak możecie ich naciskać? Jak oni mogą dla Was pracować? I co oni mogą dla Was robić, żebyście czuli się bezpiecznie? Proszę. Dziękuję. Będę zapierać. To już moja, krótko, będzie bardzo krótko. To już moja trzecia debata. Ale to dzięki właśnie Patacha, Monika, żeśmy się poznali jednak, bo każdy z nas był sam w tym mieście. Ale jak jest nas dwóch, trzech, czterech, to widać, że jednak to jest jednak siła. Ja, co mogę powiedzieć od siebie? Mogę powiedzieć od siebie, że my jesteśmy po to, żeby uświadamiać ludzi. Nie uświadomimy tych, co są przekonani, żeby się szczepić. My jesteśmy antyszczepionkowcami. Chcecie to się szczepić. Ale idźcie do lekarza jednego, drugiego, trzeciego. Niech wam zrobi wszystkie badania. Bo jest naprawdę potężny wysyp nowotworów z tego, co ja słyszę w Białogardzie, gdzie była debata i to chyba była jedyna debata, gdzie przyszedł lekarz, który był mocno za szczepionami. Wchodził, mówi 3 minuty, bo nie mamy o czym rozmawiać. A po 2,5 godzinach powiedział, przebadajcie się, bo jeżeli nie będą jakiekolwiek przeciwwskazania, nikt nam nie wybaczy, jeżeli dojdzie do tragedii. I to powiedział lekarz, który zaszczepił 20 tysięcy ludzi. Dlatego tutaj nie ma tych lekarzy. I takie debaty pokazują, że coś jest nie tak, gdzie można przyjść. Ja jestem zwolennikiem konfrontacji. I tutaj dziękuję lekarzom. Dziękuję, że mogę być po raz kolejny i widzimy się po raz kolejny na debacie. I my będziemy uświadamiać. Chcecie, ale musicie mieć pełną wiedzę. Jeżeli nie macie takiej wiedzy, ryzykujecie. Mówię o osobach dorosłych. O dzieci to jest całkiem inna sprawa. Póki tak długo, jak będziemy tutaj chodzić, będziemy zdrowi, to będziemy bynajmniej jako samorządowcy uświadamiać ludzi. Ale ja przejdę do faktów. Dostaję coraz więcej informacji, maili i tutaj mam lekarz, specjalista chorób, wystawił jednej pani w Koszalinie takie pismo. Zrobił jej badania, kaszel od 2 miesięcy, przeziębienie, suchy kaszel, duszności, mała tolerancja wysiłku, kaszel wodnisty, nasila się przy zmianie temperatury, przyjmowanie 3 antybiotyków. Osłuchowo nad płucami szperpach żółkowych z wydłużoną fazą wydechową. Nie jestem lekarzem, ale coś jest nie tak. Właśnie tak jak pani powiedziała, pani doktor, J45, nadreaktywność odstrzeli, podejrzenia astmy skrzydłowej. Co pisze lekarz na końcu? Wskazania, testy alergiczne po ustąpieniu dolegliwości. Spirometra po szczepieniu przeciw COVID-19, wskazane badanie krwi, poziom witaminy D3, wskazanie szczepienia przeciwko COVID-19, przeciwko pneumokokom, przeciwko grypie. Nie wiem, czy w ogóle, jak to jest możliwe. No. Ja nie jestem lekarzem, ale są tutaj lekarze, ale lekarze po prostu tak szczepią. Patrzą i po prostu normalnie, co tam, zaszczepimy. Bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o dzieci, drodzy Państwo. Spotkałem się po informacji od jednego z mieszkańców, że zaszczepione zostały dzieci. No bo dziecka w Białogardzie. Oczywiście
pani, która tam mieszkała, była osobą pełnoletnią, została zastraszona po tej informacji, gdzie ja po prostu zażądałem, czy dzieci coś zaszczepiły, tak. Wiecie, co jest najlepsze? 1 października złożyłem pismo w 21 roku do domu dziecka. Bardzo długo się zastanawiali, czy mogą mi udzielić odpowiedzi, jeżeli ile dzieci zostało zaszczepionych powyżej 16 roku, bo twierdzą, że dzieci powyżej 16 roku same decydują. Dziwne, mi się wydaje, że chyba 18-latek decyduje, może nawet nie. Dlatego jest tu prawnik, jeżeli już tam tyle szybko rozwinę to, a poniżej 16 roku życia decyduje opiekun albo rodzic ustanowiony przez sąd, jeżeli ma jeszcze prawa. Nie udzielili mi, ile tych dzieci zostało zaszczepionych, ale faktycznie są zaszczepione. Ale wiecie, jaką zrobili weryfikację, jeżeli chodzi o przebadanie tych dzieci? Dzwonili telefonicznie do lekarza rodzinnego tego dziecka, czy może się zaszczepić. To jest w ogóle masakra. Dzieci zostały zaszczepione. W tym zakresie, szanowni państwo. Są tak przestraszeni w domu dziecka, że nie może tak być. Ja mówię, chcecie? Przebadajcie, sprawdźcie, wykluczcie wszystko. I my od tego jesteśmy, żeby tego pilnować. Brawo. I my wiemy, to są fakty, które mamy. Na koniec sami zdecydujecie, drodzy państwo. Bo widzicie, co się dzieje. Co się dzieje i jakie są sprzeczne informacje, a nie wiadomo, co będzie za rok, co będzie wiosną, bo to się wszystko będzie zmieniać. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, za chwilę będziemy słyszeć o tych skutkach ubocznych, które co chwilę się pojawiają i co chwilę ja dostaję naprawdę poważne sygnały, tylko ludzie boją się jeszcze wypowiedzieć. Boją się, bo lekarze nie reagują, jeżeli ktoś mówi, że coś mu się stało po szczepieniu. Ale to jest jeszcze kwestia czasu, a wy sami możecie zdecydować. Ja nikogo nie będę ani przymuszał, ani namawiał, ani mówił nie szczepić. To wy jesteście i wy zdecydujecie, ale my jesteśmy po to, żeby wam pokazać pełną prawdę, jak po prostu to wszystko działa. A decyzja należy do was i wy zadecydujecie o szczepieniu was czy waszych dzieci. Tyle ode mnie. Drodzy państwo, ja się bardzo cieszę, że mogłem ponownie tutaj przyjechać, spotkać się z wami i bardzo krótko opowiedzieć o debacie z Białogardzie i o nas i o naszej działalności. Udawać, proszę ich delegować do zadań, proszę chodzić na sesje. Oni mają dla was służyć. A pani z domu dziecka nie chciała udzielić odpowiedzi na pytanie, udzieli panu prokuratorowi i my to pilnujemy, żeby ta odpowiedź została udzielona rzetelnie. Ile dzieci? Na to na pewno nie będziemy pozwalać. Bardzo proszę pana Przemysława Wiktorskiego o tym, żeby opowiedział historię, jak weszliśmy do punktu szczepień w Dąbrowie Chełmińskiej, jak to przebiegało? Dzień dobry, witam państwa. Ogólnie ta cała debata powstała o tym, jak weszliśmy wspólnie z Moniką, z Robertem do nas, do urzędu, w którym odbywał się punkt szczepień. Zasady tego wszystko były absurdalne. Nie było tam ani lekarzy, nikt po prostu nie badał tych ludzi. Lekarze, ci co tam byli, nie wiem, czy to byli lekarze, siedzieli w maskach, to raczej jacyś panowie z karetek. Nie odpowiadali nam na pytania, żadne. Także to po prostu była masakra i postanowiliśmy wspólnie to zorganizować dla mieszkańców. Dziękujemy za przybycie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym kierunku poszło pismo do prokuratury o sprawdzenie tego zajścia. No i zobaczymy, co będzie. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję Przemkowi za to, że on tak dba o was, bo naprawdę dba o was jako mieszkańców i jest zaniepokojony sytuacją w swojej gminie. I to jest naprawdę ogromny wkład i finansowy, i czasowy, żeby dla państwa to zorganizować. Bardzo proszę, mamy jeszcze dwóch organizatorów. Jednym z nich jest Watacha Zachodnia. Proszę cię, Krzysiu, ja tutaj pilnuję czasu, także... Chciałbym tutaj powitać szanownych panów doktorów, prawników, no i tutaj bardzo przypływ. Zachodnia Watacha powstała dzięki pacjentowi zero. Dlaczego? Gdyż
to miasteczko, które, że tak powiem, w odległości 25 km jest od Słubic. No i sanepid, to oczywiście w Słubicach nadzorował to wszystko. A z uwagi na to, że jest to malutkie miasteczko, ludzie mówią, no i mieli kontakt z pacjentem zero, który bardzo hojnie się wypowiadał na temat tego, w jaki sposób go instruowano, jak ma być chory. Czyli jak ma kaszleć, wydalać gazy, mdleć i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, cyminka huczała ze śniegu. Powiem tak, to był taki, że tak powiem, taka przesłanka, która zaczęła nas budzić w naszym powiecie. No i oczywiście w naszym mieście i poza miastem, czyli Dębno, Kostrzyn, Zielona Góra, Krosnodziańskie, tak można powiedzieć po zachodniej granicy województwa lubuskiego, zaczęły się zgłaszać do nas osoby, które oczywiście chciały działać w celu demaskacji tego tak zwanego wcześniej jeszcze zakładowanego jakiegoś szwindla, który, że tak powiem, nie podobał się, jeżeli chodzi o kwestie logiki przede wszystkim. No, w trakcie weryfikacji w autopsji, bo cel stowarzyszenia był taki, żeby weryfikować wszystko to, co się dzieje, autopsji, czyli po prostu no, odważni ludzie, którzy nie bali się wejść do sklepu, tak jak Lidl, zweryfikować ludzi, którzy jeden na drugi wchodzi, łamane obostrzenia sanitarne, kolejki po 12 osób, bez masek, obsługa tych hipermarketów bez masek. Tam COVID-a nigdy nie było, ale za to COVID był w małych hotelach, małych restauracjach, prywatnych mieniach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tych sprawach oczywiście były wystosowane zawiadomienia do prokuratury. Oczywiście w pierwszym przypadku prokurator w Słubicach stwierdził, że nie widzi żadnego, oczywiście artykuł 165, taki modny, który sobie zaczęli hołdować, żeby ludzi tak powiem temperować. My też zarzuciliśmy 165 w Lidlu, no i okazało się, że pan prokurator nie chciał podjąć śledztwa. Później, nie wiem co się stało, ale po miesiącu wysłano papier, w którym stwierdzono, że jednak podejmą to śledztwo, ale za pół miesiącu następnym umorzono to śledztwo. Po prostu nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Czyli jednym słowem, ten COVID jest bardzo morderczy w imieniu prywatnym, a w imieniu korporacyjnym praktycznie no, nie ma. Mamy tutaj szereg działań, tak jak protesty pod domach posłów, jeżeli chodzi o kwestię urzędów, działania szkół w dużej mierze na całej granicy zachodniej, sięgając domy dziecka. Skupię się, żeby tu wymieniać, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć nasze akcje na Facebooku, oczywiście publikujemy dokumenty składane różnego rodzaju, no i oczywiście uwiecznione na wideo nasze akcje w realu. Więc zapraszam zachodnią Tachę na Facebooku, tam wszystko jest opisane. Chciałbym się tylko skupić tak krótko tylko na tym tygodniu. W tym tygodniu zostało złożone dwa zawiadomienia do prokuratury. Jedno w sprawie domu dziecka w Sulęcinie, w województwie lubuskim, gdzie dostaliśmy tajny, po prostu taki, można powiedzieć, anonimowy telefon, w którym osoba, która poinformowała nas o tym, że dzieci zostały wyszczepione w tym domu dziecka i oczywiście z klauzulą taką cisza, nikt na nim o tym nie wiedzieć. Oczywiście nie wahaliśmy się, tutaj z jednym z wilków od nas, pojechaliśmy zweryfikować tę sytuację. No oczywiście pani bardzo, tak powiem, zaskoczona, że my to wiemy. Skończyło się tym, że w tym tygodniu złożyliśmy zawiadomienie z artykułu 27 paragraf 2, który mówi, że brak jest jakiejkolwiek wiedzy, jeżeli osoba przystępująca do eksperymentu medycznego wypełnia tą ankietę, tak zwaną covidową, w celu weryfikacji, nie ma tam w ogóle kompletnie podstawowej wiadomości na temat tego, w jaki charakter ma ten proceder, że jest to eksperyment medyczny, czyli osoby przystępujące do tego procederu nie mają zielonego pojęcia, że jest to, powiedzmy, jakiś eksperymentalny preparat, oczywiście terapii genowej, nie żadna szczególna, oczywiście każdy wie. Więc generalnie rzecz biorąc, złożyliśmy to zawiadomienie i plus do tego jeszcze złożyliśmy zawiadomienie, które tutaj panowie doktor jeden i z drugim wypowiadał się. Jeżeli chodzi o statystyki, przyjęliśmy, że 75 tysięcy zgonów ponadmiarowych w roku 2020, a mamy tutaj też dostęp do informacji publicznej, gdzie przez cały okres trwania pandemii od początku do końca roku 2020 w Polsce zmarło około 5200 osób, przy wszystkich grupach wiekowych, więc dzieląc tą minimalną
liczbę 75 tysięcy na 314 powiatów w Polsce, wyszło, że w średnio w każdym powiecie zginęło poprzez COVID, a nie na COVID, 239 osób. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z artykułu 240 w związku z artykułem 118 KK, czyli ludobójstwo, w celu, żeby prokurator stwierdził, jaka jest sytuacja w powiecie skulecińskim, żeby podał nam oczywiście i publicznie, to będziemy to udostępniać, i czy to jest 1, czy 10, może 10, 20 osób i tak dalej. Nieważne, musi być postępowanie. Więc nie chciałbym tu dużo przeciągać. Mam nadzieję, że będziecie tu wszyscy. Fantastyczna praca, śledzimy bardzo dobrze. Bardzo proszę naszych ostatnich organizatorów, grupę, która prężnie działa na waszym terenie. Świadomi Bydgoszcz. Zapraszam. Chciałbym wszystkich powitać. Jako przedstawiciel grupy Świadomi Bydgoszcz podziękować lekarzom, prawnikom, doktorowi tak samo. Wszystkim wam, że chciało wam się tutaj być. Działamy od może niespełna roku, ale tworzymy już całkiem zgraną grupę. Pracujemy w podobny sposób, jak i Wataha Zachodnia. Staramy się być tam, gdzie widzimy, że dzieje się źle. A ostatnie czasy są takie, że nie wiadomo, gdzie łapy wsadzić. Dzisiaj nie będę tutaj już długo ciągnął tego, bo też nie mam takiego doświadczenia, ale chciałbym wspomnieć też nie tylko o korporacjach, bo wszyscy wiedzą, jaka jest największa państwowa, z udziałem państwowym firma w Polsce, nazwy też, to każdy niech sobie dopisze jaka, gdzie mniej więcej rok temu byłem na tak zwanym postoju, czyli remoncie kapitalnym takiego zakładu, gdzie w przeciągu 2 tygodni na przestrzeni może kilometra kwadratowego zgromadziło się 2,5 tysiąca ludzi, gdzie naokoło było wszędzie po 30 tysięcy codziennych, jeśli pamiętam, zakażeń w tym czasie, rok temu. 2,5 tysiąca ludzi z całej Polski zepchniętych do pomieszczeń, to jest duże. Nie znaliśmy się, pracowaliśmy całe dnie, kontaktowaliśmy się cały czas, byliśmy razem. W tym zakładzie nikt nie zachorował. Wszyscy tak jak przyjechali, tak wyjechali, bo tam ta praca w tym zakładzie musi być zrobiona. W takich małych właśnie, czy restauracjach, czy fryzjerów, gnębi się i musimy ich wspomagać, jak tylko się daje. Restauracje, które nie będą wprowadzać żadnej segregacji, powinny być, że tak powiem, wspomagane jak się da, ale to już i tak samo chodzi o koncerty i tego typu rzeczy. Jeśli będziemy słyszeć o segregacjach, o wybiórczym stosowaniu prawa, które, jak na pewno tutaj koledzy powiedzą, nie powinno mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za wkład, za tą pracę, za to, im nikt nie płaci, oni to robią z czystego serca i to musi się udać. Po prostu ta nasza praca musi przynieść wymierne efekty. Nie ma innego wyjścia. Dobrą zawsze zwycięta. Kochani, zaczynamy część pytań. Bardzo proszę o to, żeby przygotowała się pani Joanna Łatachy. Będzie pytanie do lekarza czy do prawnika? Do pani doktor. Do pana doktora. Bardzo proszę. Do pana doktora Piotra Wojciechowskiego. Witam serdecznie. Mam tutaj dane z Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 października na temat osób, które przybyły zawał serca i niedokrwienny udar mózgu. I tutaj ogólna liczba pacjentów, zawał serca 46 tysięcy, w tym liczba osób zaszczepionych 31 tysięcy. Osoby z niedokrwiennym udarem mózgu, łączna liczba pacjentów i to jest okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
Łącznie liczba pacjentów 84 tysiące, w tym osoby zaszczepione 48 tysięcy. Procentowo to jest w pierwszym przypadku zawał serca 80%, w przypadku udaru mózgu ponad 50%. Proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, jaki to jest skutek szczepienia, jaki to jest związek i dlaczego ci ludzie wyszczepieni w pełni w takim procencie mieli zawał serca i niedokrwienne udar mózgu. Dziękuję. Ja oczywiście jestem po naszej stronie, czyli nie jestem rzecznikiem szczepień. To, że pracowałem w szpitalu zakaźnym, to był czysty przypadek. I nie nazwałem nigdy jeszcze w życiu stosowania preparatów inżynierii genetycznej szczepieniami. Mamy już dowody naukowe. Mamy już dowody naukowe w postaci prac i rozpoznań oraz znamy mechanizmy, w jakich dochodzi po zastosowaniu preparatów genetycznych do powikłań, o których Pani wspomniała. I są to sztandarowe i wiodące powikłania, ale są to również dokładnie takie same powikłania, jakie miały miejsce w tej chorobie, którą tutaj podziękuję Panu Piotrowi Rubasowi za zwrócenie mi uwagi, że byłem nieścisły, ale po prostu wygłosiłem pogadankę popularną naukową dla ludzi, którzy nie są lekarzami. Używałem skrótów myślowych. Tak, wszystko, co doktor Piotr powiedział, jest prawdą i ja to wiem. Chodziło mi tylko o przedstawienie pewnych mechanizmów i o tych mechanizmach pani tutaj napomknęła. Otóż głównym powikłaniem tego COVID-a, o którym tutaj w skrócie myślowym mówiłem, oraz tych pseudoszczepień właśnie są zmiany zakrzepowo-zatorowe, w których manifestacją są udary, zawały każdego narządu, zawały jelit, dowolnego narządu mogą wystąpić. Nie jestem w stanie Państwu nawet przedstawić mechanizm, jak do tego dochodzi, ale myślę, że to nie jest miejsce na 20-minutową pogadankę stricte medyczną dla lekarzy. Oprócz tego mamy do czynienia z poronieniami. Także musimy się liczyć z tym, że na przykład u dziewczynek, które zostaną poddane tym preparowaniu, tymi związkami, będą występowały poronienia, mogą być bezpłodne. Mogą to być po prostu zmiany zakrzepowo-zatorowe. Jest nawet taki zespół, który jest już ujęty jako zespół WCD10, czyli nazwy nie pamiętam, jest bardzo skomplikowana, ale po prostu polega na tym, że dochodzi do zatorów z małą płytkowością jako zespołem zużycia. I taki pierwszy przypadek człowieka poddanego temu preparatowi to był przypadek ginekologa amerykańskiego, który 2 tygodnie po drugiej dawce trafił do szpitala i miał płytek we krwi 0. I zmarł, wykrwawił się po prostu. To była przyczyna. I to wszystko, co Pani mówi, jest dowodem na to, że nie należy pochopnie podejmować decyzji o szczepieniach. Ja mówiłem o tym pierwszy raz w czerwcu na takiej manifestacji, apelując do kolegów, którzy w tych punktach pseudoszczepień pracują, że skoro już wiemy, że takie powikłania są, to już wiadomo wcześniej, no to przeprowadźmy wywiad i stosujmy jakieś wskazanie i przeciwwskazanie. To jest wszystko trochę mościane, ale skoro w punktach szczepień nie ma lekarza. Praktycznie pacjenci sami wypisują swoją ankietę, tak? I podpisują zgodę, która myślę, że dla Pana jest po prostu absurdem. No to nawet dla mnie jest absurdem, że można coś takiego ludziom podtykać po podpisaniu. No tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Krótko bardzo, proszę, to było pytanie. Tak, bardzo króciutko. Też zwróciłem uwagę na tego typu ogłoszenia, jakie pojawiają się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Tam były 4 liczby. Chorzy na to, zgony, byli zaszczepieni, chorzy na coś innego, nie byli zaszczepieni. Jako człowieka, który się zajmuje tym na co dzień, patrzy się na to, jak przechylał głowę, jak kotek mały przed lustrem, bo nie wiadomo, co z takim czymś zrobić. Z tych danych nie można nic wywnioskować. Nic. To są takie wrzutki prasowe, żeby ludzi odwrócić uwagę, trzeba mieć po prostu grupę porównawczą.
jakiś punkt odniesienia, żeby zrobić, sprawdzić, czy rozkład, czy jest zależność, czy nie. Ja na ten temat ostatnio pisałem o tym, czy ten wirus zabija dzieci. Właśnie porównałem zgony we wszystkich grupach wiekowych i ten wirus nie zabija dzieci. Jest o tym artykuł na mojej stronie, ale trzeba mieć grupę odniesienia. I to jest tak naprawdę wojna informacyjna, propagandowa. My nie mamy do czynienia z wirusem biologicznym jako szkodliwym patogenem, tylko z ideologią. Padną teraz trzy pytania do pana prawnika. Następnie proszę tutaj trzy pytania do pana Piotra Rubasa także. Za chwilę i do pani doktor Anny Martynowskiej. Tymczasem panie pane. To są pytania do prawnika od rodziców tutaj zgromadzonych. Czy stosowanie środków do dezynfekcji rąk przez szkoły bez atestów dla dzieci jest łamaniem prawa? Ponieważ nasze dzieci są zmuszane, żeby takie środki używać. Drugie pytanie. Ja panu zaraz dam tą kartkę. Czy dyrektor szkoły może wprowadzić zarządzenie szkodzące dzieciom fizycznie i psychicznie? To jest właśnie, że mają tych masek i środków dezynfekcyjnych używać. I czy takie zarządzenie w ogóle dyrektor sobie może wprowadzać? I czy nakłanianie dzieci i rodziców do szczepień bez wiedzy i uprawnień i współorganizowanie takich szczepień w szkołach jest łamaniem prawa? Bym poprosiła, to są trzy takie zasadnicze pytania. Myślę, że państwo się z nimi zmagacie nieustannie, także proszę o odpowiedź. Nie ma problemu. Proszę państwa, może tak, żeby to wszystko zorganizować w ramach takiej schudnej wypowiedzi, to zacznę od tych zarządzeń, bo generalnie każdy z tych problemów tyczy się tego aktu prawnego, jakim jest zarządzenie. Przepraszam, bo być może zacznę go trochę akademicko, ale zarządzenie samo w sobie jako źródło prawa, a źródłem prawa jest i konstytucja, i ustawa, i akt prawa miejscowego, i rozporządzenie. Ale zarządzenie znacząco różni się od rozporządzenia. To chciałbym, żebyście państwo w ramach jakiejś takiej własnej lektury, ewentualnie jeszcze coś dodatkowo gdzieś tam poczytali. Ja staram się bardzo skutecznie to wyjaśnić. Zarządzenie jest aktem prawa wewnętrznie obowiązującego. Co to znaczy? Że może obowiązywać w szkole, że może obowiązywać w uniwersytecie, że może obowiązywać w jakiejś zamkniętej grupie zawodowej, na przykład w zakładzie pracy. Natomiast ono nie obowiązuje na zewnątrz, czyli nie obowiązuje jakby wszystkich obywateli. Żaden obywatel spoza tej instytucji, spoza pewnej struktury nie może się na to zarządzenie skutecznie powołać. Ale proszę państwa, zasadnicza jest kwestia. Zarządzenie jest aktem wykonawczym do jakiegoś wyższego przepisu. Co to oznacza? Że żeby wydać zarządzenie, musi być coś wyżej, co pozwala na wydanie takiego zarządzenia. I to, proszę państwa, dotyka tego klubu, którym my się zajmujemy w stowarzyszeniu. Czyli szukamy różnego rodzaju takich paradoksów, jak pani tu przed chwilą przedstawiła, czy ewentualnie pan, który podszedł do mnie też z instrukcją dyrektora. Bo proszę państwa, wiele z tych właśnie zarządzeń, komunikatów, instrukcji, ja też się śmieję, okulników i innego rodzaju źródeł prawa, które funkcjonowały przed 89 rokiem, a w sposób naturalny wygasły, nagle się pojawia. I dodatkowo te instytucje i organy, które tymi źródłami jakby zawiadują i egzekwują na podstawie tych źródeł różnego rodzaju sankcje, po prostu działają, proszę państwa, bezprawnie albo gdzieś na granicy prawa. Zachęcam państwa do tego, żeby tego typu informacje, jeżeli jakieś takie właśnie zarządzenia, komunikat się gdzieś pojawia, żeby informować nas na kontakt, informować Stowarzyszenie Prawników na skrzynkę kontaktową. My się takimi rzeczami zajmujemy. Powiem państwu w ten sposób, że czy to będzie zarządzenie dyrektora o tym, że trzeba dezynfekować ręce, czy to będzie zarządzenie dyrektora o tym, że trzeba się szczepić, czy trzeba agitować, czy ewentualnie zarządzenie dyrektora, że trzeba nosić maski w takich czy innych formach, to zarządzenie musi z czegoś wynikać. Ono musi wynikać, proszę państwa, z ustawy. Czyli gdzieś w ustawie musi być napisane, że takie obowiązki ten dyrektor może wprowadzić, a jeżeli może wprowadzić, to w jakim zakresie. Czyli nie tylko musi istnieć przepis kompetencyjny, który daje temu dyrektorowi, rektorowi, czy komukolwiek tam innemu upoważnienie do tego, żeby wydać takie zarządzenie, a poza tym musi być dokładnie, precyzyjnie określone. Hipoteza, dyspozycja przepisu musi wprost wskazywać, jak to zarządzenie ma brzmieć. I ono ma mieć charakter wykonawczy w stosunku do ustawy. Jeżeli, proszę państwa, i tak zazwyczaj się zdarza, żadne zarządzenia i żadne komunikaty nie mają osadzenia, ani w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych z 2008 roku, nowelizowanej wielokrotnie i także teraz ostatnio. Także, proszę państwa, my z tym walczymy i zachęcam, żebyście państwo również walczyli podobnymi argumentami, czyli wskazywać
albo wręcz nawet wnioskować o ujawnienie informacji publicznej, tak jak tutaj Wataha sobie świetnie radzi, bo informacja publiczna to jest właśnie to nasze narzędzie obywatelskie. I po prostu bombardować tych dyrektorów, bombardować, proszę Państwa, przełożonych gdzieś tam w zakładach pracy strukturę zarządzającą, żeby podawać podstawy prawne, bo we wniosku o udostępnienie informacji publicznej możemy zażądać, żeby dana instytucja, ten mocodawca, który wydał to zarządzenie, żeby wylegitymował się z tej podstawy prawnej. A ta podstawa musi, proszę Państwa, wprost nawiązywać do aktu powszechnie obowiązującego rangi ustawy. I teraz, bo w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, tak? Jeżeli odpowiedź będzie, że jakiś tam dyrektor znalazł podstawę prawną, no to później, proszę Państwa, trzeba się zastanowić nad kolejnymi środkami prawnymi. Ich jest bardzo dużo, naprawdę. My to w stowarzyszeniu też analizujemy, mamy odpowiedzi rektorów i różnego rodzaju dyrektorów, bo też ludzie do nas piszą z całej Polski, właśnie osoby zaniepokojone.